Zapraszam Państwa na 16 orzeskie spotkania folklorystyczne. To będą spotkania inne niż wszystkie. Odbędą się w formie online, ale zapewniam Was, że będą równie energetyczne i równie inspirujące jak poprzednie 15 edycji. Działanie finansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. W ramach projektu zobaczycie pokaz instrumentów etnicznych w wykonaniu muzyka, muzykologa, reżysera, performera Dariusza Topolskiego, który przywiózł na Polanę Kultury swoją imponującą kolekcję instrumentów etnicznych oraz zaprezentował. Cześć, chwałę dajmy. Zapraszamy na warsztaty białego śpiewu z Kamilą Guzewicz, z muzykiem, instruktorem białego śpiewu, osobą o dużym dorobku artystycznym, nastawioną na animację kulturalną i inicjatywy lokalnej społeczności. Kamila zaprezentuje 6 mazurskich, tradycyjnych kolęd ludowych ze śpiewnika Pelplińskiego. Będziecie Państwo mieli niebywałą okazję podejrzeć znakomitą artystkę ludową Annę Bałdygę przy pracy, przy jej warsztacie tkackim, a towarzyszyć jej będzie jej najmłodsza córeczka Marysia. Razem z garncarzem od 6 pokolenia, Rafałem Piechowskim, który przyjechał do nas z Biebrzańskiego Parku Narodowego, zapraszam na warsztaty garncarskie, w trakcie których Rafał zaprezentuje powstawanie przedmiotu glinianego od ugniatania gliny do produktu końcowego. Razem z Małgorzatą Malik, restauratorką oraz lokalnym przedsiębiorcą, zapraszam Was na warsztaty kulinarne pod hasłem Mazurskie Smaki Świąteczne, w trakcie których pani Małgorzata zaprezentuje, jak przyrządzić 5 ciekawych, a jednocześnie prostych potraw wigilijnych. Zapraszam również na plenery rzeźbiarskie razem z artystą Janem Kosiorkiem, dzięki któremu nasza Polana Kultury wzbogaci się o 2 dodatkowe byty drewniane. Wkrótce zobaczycie je sami. Pomysły na nietuzinkowe ozdoby świąteczne, a dokładniej na malowanie bombek z wykorzystaniem motywów ludowych, mazurskich motywów ludowych, zaprezentuję Wam w trakcie warsztatów sztuki zdobniczej Folk Art Monika Dąbkowska. Przepiękne moim zdaniem i najbardziej podobają mi się ptaki. Będziecie mieli okazję wysłuchać również 7 wywiadów z każdym z 7 artystów, którzy poprowadzili dla nas warsztaty w ramach 16 edycji spotkań folklorystycznych. 16 orzeskie spotkania folklorystyczne. Czas start!